Podejście zaliczone. No, otrzymałem informację, że zawodnik rezygnuje z dalszych podejść. Jest niestety lekko kontuzjowany. Rezygnuje. Proszę na sztangę 80 kg. Musisz albo wstawić 0, bo inaczej nie wyjdzie. Zaatakuje Tomasz Komorowski, Max Tytan Oława. Podejście pierwsze. Do 85 przygotowuje się Paweł Ostapski. Tomasz Komorowski, Max Tytan Oława. Dobra, poleciał w dół. Podejście zaliczone. Osiemdziesiąt pięć kilogramów, proszę na sztangę. Taki ciężar dysponuje Tomek Komorowski do podejścia drugiego, a jako pierwszy 85 zaatakuje Paweł Ostapski, także Max Tytan Oława. To bardzo młodzi zawodnicy. Paweł Ostapski liczy sobie 19 lat, Tomek Komorowski zaledwie 18. A obok pomostu to Tadeusz biega dziś w roli trenera i zawodnika w drugiej grupie oczywiście. Podejście zaliczone. Gratuluję. Ciężar bez zmian, ale podejście drugie. Tomek Komorowski, Max Tytan Oława. Tomasz Komorowski, w roku ubiegłym reprezentant Polski w grupie 17-latków. Taka jest kategoria wiekowa w Mistrzostwach Europy. Wywalczył 6. miejsce, a na świecie wywalczył 7. lokatę. To w kategorii do 50 kg. Czyli to już zawodnik jest naprawdę bardzo wysokiej klasy. Do 90 przygotowuje się Paweł Ostapski. Podejście niestety niezaliczone. No, jeszcze jedna szansa przed tym zawodnikiem. Nie chciałem zapeszać, był to atak na rekord życiowy. Myślę, że za chwilę będzie lepiej. Czyli 85 kg, Tomasz Komorowski, podejście trzecie. Jest to zarazem najlżejszy ze startujących zawodników. Waży zaledwie 55 kg i 400 g. Wychowanek MOS-u Opole i pana Stefana Fałka. W lidze reprezentuje Miejski Atletyczny Klub Sportowy Tytan Oława. Rekord życiowy dotychczas w tej wadze w rwaniu 83 kg. Czwarty w finale Olimpiady Młodzieży w roku ubiegłym. Thank you.
Tomek Komorowski, Tytan Oława. Dokładnie, bardzo zabierają. Pod katę. I tym razem podejście zaliczone i rekord życiowy na początku sezonu. 90, proszę. Paweł Ostapski wykona podejście drugie, także Max Tytanoława, a do 95 przygotowuje się Piotr Okowiński, WKS Śląsk Wrocław. Podejście zaliczone. Gratuluję. Dziewięćdziesiąt pięć kilogramów, poproszę. I za chwilę Piotr Okowiński ze Śląska Wrocław wykona podejście pierwsze. Do trzeciego przygotowuje się Paweł Ostapski. Obok pomostu pani Dagmara Świerć i pan Mirosław Chlebosz, trenerzy klubowi. Podejście zaliczone. Pozostawiamy ciężar bez zmian. Paweł Ostapski, Max Tytan Oława wykona podejście trzecie. Do 100 kg przygotowuje się Piotr Okowiński. Podejście zaliczone i tym wynikiem Paweł Ostapski kończy rwanie. 100 kg proszę na sztangę. I drugie podejście wykona Piotr Okowiński, WKS Śląsk Wrocław. Jako następny od 110 rozpoczynać będzie Paweł Biega, Max Tytanoława. Niestety podejście niezaliczone. No ale jeszcze jedną szansę ma ten zawodnik i jak sądzę zaatakuje 100 kg ponownie. Tym razem będzie to podejście trzecie. Do 110 przygotowuje się Paweł Biega. Piotr Okowiński to także młody zawodnik, jeszcze tegoroczny junior, liczy sobie 20 lat. Piotr Okowiński, Śląsk Wrocław.
I poprawka bardzo skuteczna, podejście zaliczone. 110 proszę. A Piotr Kowiński tym rezultatem zakończył rwanie. Paweł Biega, Max Tytanoława wykona podejście pierwsze. Paweł biega na pomoście, a obok pomostu jego starszy brat Tadeusz. Podejście zaliczone. 115, koledzy, proszę. I taki ciężar zaatakuje Paweł Biega. Bo tylko on pragnie atakować 115. Jako następni od 135 rozpoczynać będą Łukasz Krawczyk i Sebastian Hojm, obaj z budowlanych Opole. Podejście zaliczone. 116 minimum. 118, koledzy, poproszę jednak. I trzecie podejście wykona Paweł Biega. Jeśli zawodnik podchodzi bezpośrednio po sobie, wykonuje dwa podejścia bezpośrednio po sobie, wówczas jak widać ma 2 minuty na rozpoczęcie podejścia, czyli podniesienie sztangi z pomostu. Do 135 przygotowuje się Łukasz Krawczyk. A zatem 118 na sztandze, Paweł Biega, Max Tytanoława, podejście trzecie. Przyspieszaj, przyspieszaj.
podejście niezaliczone. Paweł biega, zalicza w rwaniu 115 kg. 135 poproszę. No to już ciężary bardzo wysokie. I za chwilę Łukasz Krawczyk z Budowlanych Opole wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się jego kolega klubowy Sebastian Hoim. kg. Do pomostu zbliża się Łukasz Krawczyk, reprezentant Polski w grupie młodzieżowej w roku ubiegłym w Mistrzostwach Europy. Ma w swym dorobku znaczące sukcesy, tytuł mistrza Polski młodzieży sprzed 2 lat. Podejście zaliczone. Pozostawiamy ciężar bez zmian i Sebastian Hoim z Budowlanych Opole wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Łukasz Krawczyk. Nie, do 140 przygotowują się Piotr Chruściewicz i Przemysław Koterba. Podejście niezaliczone, no ale jeszcze 2 szanse przed Sebastianem, czyli pozostawiamy ciężar bez zmian i Sebastian Hoim z Budowlanych Opole wykona podejście drugie. Także bardzo młody zawodnik, 19-latek. Do 140 przygotowuje się Piotr Chruściewicz, KPC Górnik Polkowice. Sebastian Hoim, Budowlanie Opole. Tym razem poprawka skuteczna, podejście zaliczone. 140 kg proszę na sztangę. I pierwsze podejście wykona Piotr Chruściewicz, KPC Górnik Polkowice. Przygotowuje się Przemysław Koterba, Śląsk Wrocław i Mateusz Kasina, Budowlanie Opole. Wszyscy podejścia pierwsze. Piotr Chruściewicz, aktualny wicemistrz Polski seniorów w kategorii 77. All right.
Podejście zaliczone. Gratuluję. Pozostawiamy 140 i Przemysław Koterba ze Śląska Wrocław. Już przy pomoście wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Mateusz Kasina. Przemek Koterba, znany ze znakomitego podrzutu, przede wszystkim reprezentant Polski juniorów. Brązowy medalista w roku ubiegłym, w podrzucie właśnie. Podejście zaliczone. I ten sam ciężar zaatakuje Mateusz Kasina. Budowlani Opole również podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się Łukasz Krawczyk. Zatem Mateusz Kasina, budowlanie Opole, podejście pierwsze. Podejście zaliczone i w dalszym ciągu 140. Łukasz Krawczyk wykona podejście drugie. Do trzeciego przygotowuje się Sebastian Hoym. Obaj budowlanie Opole. Obok pomostu pan Ryszard Szewczyk. Od wielu, wielu lat trener na terenie Opola. Jego zawodnicy w barwach Odry i budowlanych Opole już 21-krotnie zdobyli tytuł drużynowego mistrza Polski. Podejście niezaliczone, ale jeszcze jedna szansa przed Łukaszem. To za chwilę, teraz Sebastian Hoym wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Łukasz Krawczyk. Obaj budowlanie Opole. Później do 143 przygotowuje się Piotr Chruściewicz. Niestety podejście niezaliczone i Sebastian Hoym kończy rywanie z wynikiem 135 kg. W dalszym ciągu 140, Łukasz Krawczyk wykona podejście trzecie, budowlanie Opole. Do 143 przygotowuje się Piotr Chruściewicz. Łukasz Krawczyk, aktualny mistrz Polski Młodzieży, a przed dwoma laty brązowy medalista w Mistrzostwach Polski Seniorów.
i niestety także podejście niezaliczone. 143 poproszę, a Łukasz Krawczyk zaliczył w rwaniu 135 kg. Piotr Chruściewicz, KPC Górnik Polkowice, wykona podejście drugie. Trenowany na co dzień przez swojego tatę, pana Jacka, który od niedawna również prowadzi kadrę narodową seniorów. Do 145 przygotowuje się Krzysztof Zwarycz, także KPC Górnik Polkowice. Podejście niezaliczone. No i znowu chwila oczekiwania, bo tylko Piotr Chruściewicz pragnie zaatakować 143 kg. Wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Krzysztof Zwarycz do 145. Obaj KPC Górnik Polkowice. Piotr Chruściewicz, KPC Górnik Polkowice. Jeden z kandydatów do startu w najbliższych Mistrzostwach Europy seniorów, zgłoszony w oficjalnej liście zawodników. I poprawka bardzo skuteczna, podejście zaliczone. 145 proszę, a Piotr Chruściewicz kończy rwanie z wynikiem 143 kg. Krzysztof Zwarycz, KPC Górnik Polkowice, wykona podejście pierwsze. To nasz reprezentant z ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Wywalczył tam bardzo wysokie 7 miejsce wśród najlepszych zawodników kategorii 77. Przygotowuje się Przemysław Koterba. Zabranie mocne. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Przemek Koterba, WKS Śląsk Wrocław, ale to podejście numer 2. Przygotowuje się Mateusz Kasina, Budowlanie Opole.
podejście zaliczone. I w dalszym ciągu 145. Mateusz Kasina z Budowlanych Opole wykona podejście drugie. Do 150 przygotowuje się Krzysztof Zwarycz. Podejście zaliczone i to jest wyrównany rekord życiowy tego chłopca. 146 minimum. No bo jeszcze Mateusz Kasina ma trzecie podejście, a progresja jest kilogram. 147 kilogramów jednak proszę. I taki ciężar zaatakuje Mateusz Kasina z Budowlanych Opole. Aktualny wicemistrz Polski juniorów do lat 20, szósty wśród najlepszych polskich seniorów. Do 150 przygotowują się Krzysztof Zwarycz, Górnik Polkowice i Przemysław Koterba, Śląsk Wrocław. Proszę zatrzymać zegar. 148 poproszę. Trener Ryszard Szewczyk taki ciężar dysponuje dla zawodnika i taki zaatakuje Mateusz Kasina. Podejście trzecie. Podejście zaliczone, gratuluję. I nowy rekord życiowy tego zawodnika. 150 proszę. Krzysztof Zwarycz, aktualny mistrz Polski seniorów i wicemistrz Polski do lat 23. Przed dwoma laty srebrny medalista w Mistrzostwach Polski seniorów, a złoty w mistrzostwach młodzieżowych. Podejście drugie. Przygotowuje się Przemysław Koterba. Mocno. Trzymaj. Podejście zaliczone i w dalszym ciągu 150. Przemysław Koterba ze Śląska Wrocław przed szansą zaliczenia tego ciężaru w podejściu trzecim. Przygotowuje się Krzysztof Zwarycz.
Podejście zaliczone. Gratuluję. 153 kg, proszę. A Przemek Koterba tym wynikiem zakończył rwanie. Trzecie podejście wykona Krzysztof Zwarycz do 165. Przygotowuje się Arkadiusz Michalski. Pamiętaj zabranie. Podejście także zaliczone. Gratuluję. 165 kg, proszę. A Krzysztof Zwarycz tym wynikiem oczywiście ukończył rwanie. Arkadiusz Michalski pozostał już tylko na pomoście. Trenowany przez swojego tatę i wuja, czyli Krzysia i Tadeusza Michalskich. Reprezentant Polski podczas ostatnich Mistrzostw Europy do lat 23 i wywalczył tam jeden z medali. Podejście zaliczone. No to 167, proszę. I za chwilę Arkadiusz Michalski wykona podejście drugie. To także zawodnik brany pod uwagę do startu w Mistrzostwach Europy. No i taki ostry sprawdzian, który może w oczach trenera da to miejsce i start w Tiranie. Jak mówiłem, w roku ubiegłym brązowy medalista w Mistrzostwach Europy Młodzieży, Welilat, szósty wśród najlepszych europejskich seniorów w roku ubiegłym, także w Mistrzostwach Europy. To proszę zatrzymać zegar, 169 poproszę. Do sukcesu Warka, który już wymieniłem, warto dorzucić jeszcze Mistrzostwo Polski Młodzieży w roku ubiegłym, Wicemistrzostwo Polski Seniorów także w roku ubiegłym, trzecie miejsce przed dwoma laty w Mistrzostwach Polski Seniorów, no i także medal przed kilkoma laty w Mistrzostwach Europy Juniorów. Jeszcze jedna zmiana, czyli zatrzymujemy zegar 170, proszę na sztangę. To 70, za chwilę zaatakuje Arkadiusz Michalski.
No, gratuluję. To, jak sądzę, jest wyrównany rekord życiowy Arka w tym boju. No to 171, koledzy, na początek. A ile będzie ostateczny ciężar, to zobaczymy. Po tym podejściu nastąpi 10-minutowa przerwa przed podrzutem, a ja już Państwa teraz zapraszam na występ grupy tanecznej dziewcząt z gimnazjum numer 2. To dosłownie minuta, półtorej i występ grupy dziewcząt. No to, koledzy, zatrzymujemy zegar. 172 kg, proszę. Tu też informacja regulaminowa. Pomiędzy każdym z podejść przysługuje prawo do dwóch zmian. Oczywiście tylko w górę można podwyższyć ciężar. Obniżyć już zadeklarowanego ciężaru nie można. I też taki niuans regulaminowy. Pierwsza zmiana, jeśli zawodnik ma 2 minuty na wykonanie podejścia, musi być wykonana do minuty 30 sekundy limitu czasu, a druga do 30 sekundy przed końcem limitu czasu. Jeszcze jedna zmiana. 175 kg, proszę, na sztangę. To już jest wynik naprawdę na wysokim poziomie. Taki wynik może dać medal w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy młodzieży do lat 23. Arek jest jeszcze w tym roku młodzieżowcem. A w Mistrzostwach Europy na pewno zapewni miejsce w pierwszej piątce. Arkadiusz Michalski, KPC Górnik Polkowice. Podejście zaliczone. Gratuluję. I rekord życiowy tego zawodnika. 10 minut przerwy i zapraszam dziewczęta z grupy tanecznej gimnazjum numer 2. Proszę o krótki występ. Koledzy, może tą sztangę do przodu przesuńcie. No, nie wszystkie kółka trzeba rzucać, bo 90 to najniższy ciężar w podrzucie.